Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. A ze mną Kuba Maciejewski, nareszcie w studio. Nareszcie mogę Cię powitać, Kubo, w studio. Dobrze Cię zobaczyć, Wojtku. Dobrze Cię zobaczyć. Kuba jakiś czas temu wrócił z Donbasu i takżeśmy sobie, drodzy Państwo, rozmawiali przed programem, że nie ma chyba nic gorszego niż z tych wielkich rzeczy wrócić do polskiej polityki, która jaka jest. Kuba, chyba wiesz najlepiej. I chciałbym Cię spytać o wojnę oczywiście, o to, co się dzieje na Ukrainie, co się będzie działo na Ukrainie również, w kontekście polskim, a właściwie w kontekście polskiej opozycji. Napisałeś świetny komentarz dla portalu w polityce.pl, pisząc, że dla opozycji wojna się skończyła, wojna nie jest już taka istotna. Ciszej o tej wojnie, ciszej, lepiej nie mówić, nie opowiadać, zajmijmy się dlaczego? PiS-em, inflacją. Wojna w dyskursie opozycji oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, przyznanie się do kompromitacji ich polityki proniemieckiej, prounijnej. Unia wie lepiej, poczekajmy na Brukselę, jak Sikorski Moskwa mówił. To odpowiedzialny partner. Tak, ale tu się przynajmniej zmieniło, zaczęli się maskować po 2014, ale na Berlin i Brukselę stawiają do samego końca. A tu nagle się okazało, że Polska zareagowała szybko, właściwie, że PiS zrobił lepiej niż Bruksela. Mhm. Warszawa może być bardziej odpowiedzialna i rozsądna niż Berlin. No i odważniejsza. To się nie mieści w kategoriach myślowych opozycji, więc to jest... No bo zawsze dla opozycji ta Polska, ten Polak, mówię przeciętny Polak i ta zwykła Polska, to będzie coś gorszego. Tak. Jakiś produkt czekoladopodobny, przepraszam, w porównaniu do tego, co tam w Hanowerze przy piwie, czy w Monachium jeszcze bardziej przy piwie się mówi, prawda? No i to nas prowadzi do drugiej konkluzji, że te elity mamy tak słabe, że oni w nowej sytuacji nie potrafią się odnaleźć. No bo, zobaczcie, drodzy Państwo, jak to wygląda. To znaczy mamy 6 lat rządów PiS, 7 lat rządów PiS, wiele się zmienia, a narracja jest ta sama. Coś się dzieje trudnego w państwie, na świecie, nie wiem, inflacja, pandemia, PiS winne, wybucha wojna, zmienia się cały świat. Świat wywraca się do góry nogami. Rosjanie zapowiadają trzecią wojnę światową. Mamy Hitlera bis w Moskwie. A co dyskutują tutaj? Jachira o Glapińskim, Trzaskowski o Dupiarzu. Po co ten mur na granicy? To znaczy, teraz można chyba popuścić wodze fantazji w ten sposób, że gdy Rosjanie już zaatakują Przesmyk Suwalski, na co mają ochotę, choć nie mają sił dzięki Ukrainie, to wtedy też wyjdzie jakiś tam Bosacki, Siemoniak, jakiś tam Zalewski. Powie, że w 2008 miał rację, prawda? Tak, i powie, PiS jest zły, tu czołgi będą szusowały przez Suwałki, a oni będą z tą starą mantrą, ale to jest przerażające. Znaczy, na wschodzie, drodzy Państwo, mamy autentyczną rewolucję polityczną. Zapowiedź trzeciej wojny światowej, a nasi bal na Tytaniku. No mnie to przeraża, przygnębia, ale trzeba o tym naszym widzom mówić. Przy wielu wadach PiSu, przy okropnej i tych frakcyjności, no błędach też i tych przypadkach nepotyzmu, i ty, Wojtku, jak wyrywasz włosy z głowy nad tym blokowaniem reformy sądownictwa, nawet w łonie samego obozu Zjednoczonej Prawicy. Ale oni potrafią pewne rzeczy zrobić z rozmachem. To wsparcie wojskowe dla Ukrainy, ten pomost do Waszyngtonu, taki polityczno-militarny, transatlantycki, to są rzeczy, gdzie oni stają na wysokości zadania, z błędami, z potknięciami, ale rozumieją, co się dzieje. A tu mamy psychiatryk tańczący na Tytaniku. Scena, w której w pierwszych dniach wojny, pierwszych tygodniach wojny premier Mateusz Morawiecki łajał kanclerza Niemiec publicznie, moim zdaniem przejdzie do historii. Przejdzie też do historii takiego wykluwania się prawdziwej polskiej jednak niepodległości i suwerenności, że my tu jesteśmy odrębnym krajem potrafiącym prowadzić bardzo mocną, twardą, nie unikając również błędów, politykę zagraniczną, wojskową, a tam są tchórze po prostu i ludzie, którzy chcą się dogadać. Nawet wolałbym, żeby byli tchórzami, pan Scholz i pan Macron, niż są tymi, o którymi myślę, że są w tym momencie. Taką kolaboracją. Ale tu jest też ciekawy wątek. Premier Morawiecki na początku wojny przyjeżdża do Berlina, łaje kanclerza, łaje rząd Niemiec tymi słowami, 2000 hełmów to chyba jakiś żart. Świetny tekst, ale z nieoficjalnych informacji, które ja mam z Ukrainy, wynika, że Morawiecki mógł sobie na to pozwolić z pewnego kontekstu w samej Ukrainie. Otóż po wybuchu wojny pewne instytucje niemieckie na Ukrainie wpadły w popłoch, skompromitowały się, naraziły nawet swoich niektórych ludzi, być może nawet ważnych tam na Ukrainie, na niebezpieczeństwo, paniczna ewakuacja i tak dalej. I wtedy z pomocą
przyszło im państwo polskie. Tak, no i Polacy ewakuowali to towarzystwo stamtąd. I cóż, i pewnym no musiał Scholz i jego ekipa ugryźć się w język, by w momencie, kiedy Polska, państwo polskie, nie PiS, nie tam konkretnie, tak, ale struktury Rzeczpospolitej Polskiej ratują pewne grupy z Ukrainy, pewne grupy Niemców, no to trzeba było znieść i tą połajankę Morawieckiego. Więc zobaczcie państwo, bo nawet prawica często powtarza, a Polsce się nie uda, nie mamy szans, jesteśmy tak przyzwyczajeni, że jednak dostajemy tymi batami po plecach, ale coś się zmienia. Coś się zmienia, zdecydowanie. Ja mam też takie nieodparte wrażenie, że nagle się okazało, że Polska potrafi budować nie taki oczywisty sojusz z Ukrainą, no bo on jest oczywisty, wymusza to sytuacja, ale też potrafi swoje dawne urazy na moment odsunąć, nie zapomnieć, ale odsunąć i na kolejnym biegunie dogadywać się doskonale transatlantycko. No to jest coś niesamowitego, że Polska, tak podobno, z którą się nikt nie liczy, która z nikim nie rozmawia, nagle buduje sojusz, prawda? I ten Biden, który, jego establishment nie może lubić konserwatywnego rządu Polski, ten Biden stawia na konserwatywną Polskę, tak, a nie lewicowe Niemcy. I co to pokazuje? Że ta dywersyfikacja polityczną, jaką PiS prowadzi od 7 lat, czyli jesteśmy w Unii, ale stawiamy też na Waszyngton, okazała się słuszna. Tak. Zero-jedynkowa sytuacja. PiS miał rację, teraz mogą, jak diabeł pod wodą święconą, wić się opozycjoniści, ale to okazało się faktem. Co więcej, może stawianie na Niemcy przez Tuska przyniosło nam wiele, wiele cierpienia, likwidację części przemysłu, wasalizacja polityczna. Wasalizacja polityczna. I to były bardzo złe rzeczy. No, ludzie bez pracy. 5 zł za godzinę to nie była taka zła stawka dla młodzieży. Zawsze, że mogli jechać na szparagi do Niemiec. Prawda? Dokładnie. Ale wtedy ta proniemieckość to jeszcze było pół biedy, niż gdyby Tusk rządził teraz. Może byłoby tak, że nie byłoby Ukrainy, bo pomoc dla Ukrainy może iść tylko przez Polskę, nie przez Rumunię, z powodów nawet kompletnego fiaska infrastrukturalnego wschodniej Rumunii. I do czego zmierzam? Gdyby Polska zachowywała się jak Niemcy, gdyby rządził Tusk i powtarzał tylko pewne gesty niemieckie, dziś Ukrainy mogłoby już nie być w ogóle. Więc te nasze wybory tu w Polsce, te nasze wybory prezydenckie, parlamentarne, gdy idziemy sobie wkurzeni na tego czy tamtego polityka, one mają tu przełożenie na całą Europę Środkowo-Wschodnią. Timothy Snyder nie na darmo nazwał nasz region skrwawionymi ziemiami. To jest wyjątkowy teren, geopolitycy to wiedzą i my także powinniśmy mieć tego świadomość. Trochę przeklęty. Mówiłeś o Tusku, więc mi się przypomina dwa tygodnie temu Donald Tusk na jednym z takich swoich spotkań z wyselekcjonowaną podobną młodzieżą i nie tylko młodzieżą trzeciego wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zaczął opowiadać takie rzeczy, że jego zatrzymują na ulicy Ukraińcy i dziękują mu za to, że on uratował Ukrainę. Nie, ja nie mogę tego słuchać. Ty musisz, Kuba, niestety wróciłeś, to cierp. Oni nawet o Tusku nie słyszeli. I masz otwarty mój tekst tygodnika sieci. Tak. Pułkowniku Wiktorze Czałowanie, brawurowym, odważnym oficerze ukraińskim walczącym w Donbasie. Taki wołodyjowski. Ukraiński pułkownik z Rzeczpospolitą w duszy, pisze Kuba. Wzrostu wołodyjowskiego i z fantazją wołodyjowskiego. I drodzy państwo, Czałowan nalegał mi wprost, ja nie chciałem o tym pisać, proszę przekazać w Polsce, że jestem wielkim bo on po polsku też mówi po babce, że jestem wielkim sympatykiem Prawa i Sprawiedliwości. kojarzył, a mnie pytał jeden oficer major w Donbasie, Jakub, no nie wiem, jaki jest twój stosunek do Andrzeja Dudy, no ale wiesz, my tu go bardzo cenimy, nie? Więc jakby Ukraińcy bardziej cenią Prawo i Sprawiedliwość niż Polacy, no właściwie. No bo masz sytuację, w której jest pewna sprawczość, prawda? Ja myślę, że gdyby nie ta machina propagandy medialnej w Polsce, to już schodzimy na to, kto lubi PiS, kto nie lubi PiS, ale wydaje mi się, że gdyby trochę mniej było kłamstwa, trochę więcej prawdy, to myślę, że ten podział byłby podobny, jak... To znaczy, wiecie państwo, możemy sobie gdybać, kto lubi PiS, kto lubi Platformę, ale w sytuacji, gdy widzisz krwawe owoce proniemieckiej polityki w Polsce wcześniejszej, może tego się panicznie boli Tusk właśnie. I mało tego, w ciągu 3 tygodni poleciały w Polsce 3 głowy bardzo ważnych niemieckich, proniemieckich prominentów. Donald Tusk został wcześniej jakby usunięty ze stanowiska przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej. Tusk, jego największy medialny sojusznik Tomasz Lis stracił stanowisko w Newsweeku. A teraz tego ambasadora Niemiec w Polsce przedwcześnie zabierają do Niemiec. W ciągu 3 tygodni
wielki tercet proniemiecki w Polsce zostaje wymieniony, więc widać, że nawet w Berlinie wiedzą, tak, polityka proniemiecka w Polsce poniosła fiasko, trzeba ją zbudować na nowo. I o tyle to było niezwykłe, że pan ambasador Niemiec w Polsce, potomek nazisty, zresztą jednego z bliższych współpracowników Adolfa Hitlera, musiał być tak wściekły, że jeszcze pozwolił sobie na pożegnalny wywiad bodajże w Rzepie, gdzie oczywiście bez żadnego trudnego, skomplikowanego pytania ze strony redakcji jeszcze napluł na kraj, w którym mieszkał, na Polskę. No to nie jest typowe dla dyplomacji. No, musiał być po prostu w trybie natychmiastowym, podobnie jak ty, Tomasz Lis, w trybie natychmiastowym, choć pewnie z innych powodów został po prostu, pożegnano się, o może w ten sposób, pożegnano się z tymi panami. No tak, ale jeżeli słyszysz dzisiaj ludzi, którzy mogą w Polsce w przyszłym roku, czy za dwa lata być ministrami, może nawet premierem polskiego, ludzi z opozycji, i słyszysz na przykład ich teorie o wojsku, obronności i tak dalej, no to też nóż się w kieszeni otwiera, albo włosy siwieją. No tak, niestety, to znaczy nie bardzo mamy w Polsce wybór, ponieważ część polityków uwierzyła w taką wizję świata, Unia będzie wiedziała lepiej, bo już się skończyły poważne sprawy na świecie, a tu wybucha nam, no tak jak Rosjanie zapowiadają trzecią wojnę światową. Na szczęście to się nie przeradza w taki konflikt, ale on bezpośrednio dotyka Polski. Tam na Ukrainie nie mają wątpliwości, że następna w kolejce jest Polska. I tutaj przyjeżdżamy do Polski i właśnie to, jak opozycja unika tego tematu, pokazuje, że miażdżąca większość tej opozycji nie dorasta do tych wyzwań. To jest przerażające, bo PiS kiedyś straci władzę, naturalne procesy demokracji to zmienią. I co? I kto wtedy, kto z tych ślepców na tragedię wschodniej Europy będzie zarządzał sterem Rzeczpospolitej? No to jest pytanie do nas wszystkich, bo no mówię, no PiS to jedna rzecz, ale inni politycy też jakiś poziom powinni reprezentować. Kuba, spytam cię sakramentalnie, komu wierzyć w te informacje, że na froncie ukraińskim jest bardzo źle albo jest świetnie, bo znowu mamy ten zalew, zawsze w każdym programie cię o to pytam, rzucasz pewne normalne światło na to, co się tam dzieje. Nie, no jest oczywiście, że ta wojna jest absolutnie straszna, jest inna niż wojna ostatniego 30-lecia na świecie, i ten, kto tam jedzie i widzi tylko ten kontekst wojenny, może być przekonany, że to jest koniec świata. Natomiast patrząc w szerszym kontekście i pogłębiając wiedzę z oficerami frontowymi, wiemy, że na razie, na tę chwilę Ukraina broni się skutecznie, ze stratami, ale straty rosyjskie są wielokrotnie większe. I pamiętajmy, 125 dni wojny, a kilka kilometrów posunęli się Rosjanie w Donbasie. Nie ma tragedii. Wojna na gigantycznym terytorium dopuszcza cofnięcie się czasem. No, taktyczne, tak. Taktyczne cofnięcie się. Mnie wielu żołnierzy ukraińskich przywoływało przykład, jak Bonaparte przegrał z Rosją. Wszedł aż do stolicy. Tutaj nawet do stolicy się nie udało temu Putinowi dotrzeć. Ale owszem, są straty. Natomiast absolutnie nie jest ta wojna przesądzona. I ten, kto twierdzi, że Ukraina przegrywa, moim zdaniem jest zadaniowany albo naiwny. Spotkałeś się tam na miejscu z postawą zadaniową, albo na przykład z artykułami zadaniowymi, które dały się wyczuć? Czy Ukraińcy to rozróżniają, widzą to? Myślę, że Ukraińcy nie do końca to rozróżniają, natomiast wyróżniają dziennikarzy polskich, to na pewno. To na pewno. Byłem tam jako dziennikarz wyjątkowo uprzywilejowany. Przed New York Timesem czy BBC docierałem do Rubieżnego czy Siewierodoniecka, nie mając ułamka tych funduszy, co potężna redakcja z Zachodu. Natomiast owszem, media niemieckie moim zdaniem tam realizują, przynajmniej część, trzy przypadki mógłbym wymienić, realizują zadania państwa niemieckiego. To nie są dziennikarze realizujący, opisujący to, co widzą. To są dziennikarze, którzy mają wykreować pewną rzeczywistość, co w sytuacji takiej wojny jest przerażające. To co państwo, chyba państwa zostawimy z tą konstatacją. Chociaż wnioski ciekawe. Kuba Maciejewski, bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Prosto z Donbasów, już dziś bezpieczny w redakcji telewizji w Polsce.pl. Ja już się z państwem żegnam, ale za moment kolejne gorące pytania gości i prowadzący. Zapraszam.